Witam Ciebie na końcu tego krótkiego, darmowego kursu hakowania snu, kiedy to Masz już za sobą tak wiele punktów odnośnie poprawy jakości snu. Tym samym chciałbym oczywiście na sam koniec zachęcić Ciebie do wprowadzania tej wiedzy w życie od razu, natychmiastowo, bezwzględnie i bezlitośnie, zmieniając swoje nawyki. Bardzo ważną rzeczą jest to, że w momencie, kiedy wprowadzasz sobie na przykład w danym tygodniu dwa, trzy nawyki, skoncentruj się na tych dwóch, trzech nawykach i niech one faktycznie staną się twoje nawykami, Twoimi nawykami. Nawyki, to coś, co zmienia w sposób trwały Twoje życie i Twoje przyzwyczajenia nie staną się Twoją częścią, e, kiedy to już poprzedniego dnia programujesz dzień następny poprzez jakość snu, którą sobie zapewniasz. Bardzo ważną rzeczą w przypadku snu jest powtarzalność i tutaj pewnego rodzaju rutynizacja, nawykowe podejście do wszystkich tych rzeczy będzie rozwiązaniem, które będzie się sprawdzało. Pamiętaj, że dwie nieprzespane noce to już nieodwracalne skutki dla Twojego Zdrowia. Tak samo już wiele rzeczy nieodwracalnie dzieje się po jednej nieprzespanej nocy, i warto o ten sen dbać. Wiem, co mówię, ponieważ miałem kilka okresów w życiu, kiedy o ten sen nie dbałem, a teoretycznie byłem bardzo świadomą osobą, która medytuje, dba o jedzenie i wiele, wiele jeszcze innych aspektów. A sen był tym, co doprowadziło mnie do bardzo poważnej degradacji stanu zdrowia no i jego pogorszenia. Co zresztą musiałem później korygować. Ja oczywiście to zrobiłem, udało mi się to i jestem za to niesłychanie wdzięczny, ale wiem doskonale, że wielu ludziom się nie udaje i niestety czasem tragicznie się to potrafi skończyć. Dbaj o swój sen, kochaj siebie i wyrażaj sobie właśnie szacunek poprzez to, że dbasz o tą jakże ważną fazę każdego dnia, bez której za długo nie pociągniesz. Oczywiście życzę Tobie wszystkiego co najlepsze, doskonałych głębokich snów, doskonałych głębokich wrażeń w trakcie snu, wspaniałej jakości dnia codziennego, prosto z serca, pozdrawiając, trzymaj się, cześć Przemysław Bulski.